Dzień dobry, kochani, z tej strony Super Mafia Ursus. Mamy po świętach. Cześć, Bodzio! Hello! Wesołych po świętach, jak to mówią. Tak, wesołych po świętach. Co tu, Bodzio? Co tu robisz? Nabijasz coś teraz. Nie, sprawdzę, czy mam zawsze rozwiercone. Potem się nie... To jest przód, tak? Składam ten, żeby te drobnice do kupy poskładać. To przed nowym rokiem jeszcze chcesz złożyć ten traktor? Zobaczcie, tu stoi ten silnik, który był odpalany we Wigilię. Ja bym nie wierzył, że może silnik zapalić od kopa po remoncie. Jak nie odpowietrzysz, nie zapali, a jak odpowietrzysz, to zapali. No. Kto normalnie, to wie, jak się odpowietrza, a ten, co nie wierzy, niech się sam dowie. Chyba, że pisze tylko, żeby pisać, nie? O, chodzi, bo to jest na sucho jeszcze, nie? Ja w miarę czasu mam, bo tu trzeba było rozwiercać w tych tulejkach, nie? Także zaraz się zatrzymam, to wybiję. Bo idzie odbliż mnie na puchnie i nie wybije. Troszkę Bodzio wam tutaj młotkiem potuczę. Chyba chcę złożyć, bo zobaczcie, co tu jest. Nie mam takiego długiego rozwiertaka, żeby przez dwa, to trzeba uważać, przymierzać 100 razy, nie? Takich długich nie. Kiedyś były takie, żeby przylecić cały, albo na maszynie to by zrobił, ale no gdzie? Nie mam maszyny. Dobra. No ale masz chyba dobrze zrobione, bo... Mam spasowane, bez oleju, nie ma żadnych zadziorów, o. I myślę, że jest dobrze. Jak ktoś mówi, że nie, to no niech powie, czym tkwi błąd. O. I teraz... Tu jest, tu było za luźno. Są takie podkładki cienkie, 0,5, pół milimetra i ten. Ja to naspawywuję, nie? I teraz przymierzymy. To jest też bez oleju. Już tu miałem prawie, mam prawie zrobione. O, przyjdzie posmarowane i to wejdzie mnie tu. Trochę puknę na pewno, ale to musi być ciasno. O, już krzywo weszło. Nie, prawie prosto. Ale to jeszcze wyciągnę, nie? Bo... To wyciągnę. Ale teraz co będziesz robił? Nie, teraz będę stał i będę patrzył. O. I także. Nie, no, jeszcze robię takie coś. O, zobaczcie, co jest. Bodzio, musisz robić, co zdążysz przed kołek imbusowy nowym rokiem. Wkręcony. To jest ciasno wszystko, nie jest luźno, nie? Mhm. Nieraz widziałem zaspawane, nie? Były te tutaj. Ale tu jest ciasno weszło i ciasno, ale tu będzie jeszcze M6 kołek na imbus, żeby to nie złapało luzu czasami. Ale my smarujemy, nie? Ale i tak samo tu będzie, nie? Tylko nie mogę, tu już się przebiłem przez tą tuleję, tą stalową, a tu jeszcze nie. Muszę wiertło podostrzyć i także będzie wtedy, jak będzie podostrzone, skręcony, wtedy jeszcze raz stworzeń, czy pasuje, nie? Ewentualnie tutaj na tym będzie może jeszcze haczyła, albo i nie, bo nieraz nie hamuje tu. No to będzie przelecone rozwiertakiem, tak jak już jest ustawiony, nie? Na wykończeniówkę. I ten, tu są powiększone otwory na smarowanie, bo to były byle jakie. Jeden nie pasował, jak to dzisiaj się zdarza, nie? To tam na 1/5 może. Tylko żeby gwintu nie uszkodzić. Napunktowane, przeleciane, najpierw małym, potem większym ósemką i żeby było smarowanie. Według mnie osie okrągłe były lepsze 100% niż te. Raz, że mocniejsze. Jak ktoś kupi już niefabryczną oś, to może się okazać, kiedyś był tacy cudotwórcy byli, czarne, nie? Jak się kupowało czarne, to można było w bramie z przodem przód uciek, nie? Na przykład. Spadł. I były podkładem wtalowym,
Albo czarne. Nie wiem, jak to teraz wygląda. No z gówna były zrobione, nie? Ale to dawno tam. No dawno, według mnie nie. 20 lat temu przeszło, jak to nastawało, te prywatne robienie. Mhm. No. I będę składał oś, potem zwrotnicę. Tam już leżą. Też tam ogranicznik jest przyspawany, bo był taki byle jaki, a przyspawałem tego. Ale to nie teraz, nie dzisiaj, tylko kiedy indziej, nie? I będzie taki teraz ogranicznik, bo to był pręt taki. Może z 18 w karowany, nie? I to potem będzie za. Nie będzie farbą, smarem, bo tam i tak jest w środku syf. Nie bym musiał dać do wypiaskowania. Ja to tak samo robię, jak te półosie wysuwne, te zwrotnice, jak w okrągłej. Na smar. Wtedy można wyciągnąć. A bo raz miałem problem w ciapku zbić. Aż się tu wygięło, to musiałem dać dotoczyć, żeby tu wbić i ten wymiar z powrotem uzyskać, nie? Gdzieś to miałem, ale nie będę szukał tego już. Po prostu taki wajek z dużym łbem i się wbiło na ciepło, podgrzałem jeszcze gazy, miałem acetylen, nie? A potem już nie miałem jak migomat, bo tylko uciekało to z tego. Stały 3 lata, jak trzeba było coś pospawać albo podgrzać, to nie było czy. Teraz mam gaz taki w butli do grzania, nie? No i to będzie przylecone tawotem przed złożeniem. Tam będzie też nawalone, nie? I w środku, w osi. Potem będzie przed malowaniem tam oczyszczone, gdzie wystaje albo coś i tylko z zewnątrz będzie farba, a w środku na tą rdzę, to mówię, bym musiał dać wypiaskować, pomalować piecowo albo jakoś tam konkretnym tym, nie? I tak. Tu o tym mówiłem, że to dałem, nie? Tak. Daję to. Żeby to się nie... Nieraz początkowy złapie. No mówię, u nas niebo się smaruje, ale lepiej niech to jest, to tam nie szkodzi. Tylko dobre wiertła, bo to jest stal taka, że ho-ho, nie? Także. No i roboty pełne ręce. Roboty pełne ręce. Ktoś się martwił znowu o mnie, że zatwardzenie po cukierkach dostanę. Cukierki leżały do wczoraj w garażu. Wczoraj przyniosłem do domu, no tam miałem parę zażartych, nie? Ale zatwardzenie jest lepsze, lepiej mieć chyba, bo to lewatywą można załatwić niż rozwolnienie, nie? Facet wstaje do pracy rano. Słuchaj, Hania, no obudziłem się już w nocy, biegałem, nie mam rozwolnienie. Kłopoty z szybrem mam, nie? A to ci dam przeciwko rozwolnieniu tabletki, nie? To nie ma sprawy, będziesz mógł iść do roboty. No za jakiś czas żona dzwoni do męża, mąż odbiera. Słuchaj, Kaziu, pomyliłam się, zamiast ci dać przeciwko rozwolnieniu, to dałam ci na uspokojenie. I jak tam się czujesz, jak? No zesrany, ale spokojny. No, widzisz? No. Tak to albo jest. Ktoś się pyta też w komentarzach, to nie jest dowcip. Jak ja lubię słodycze, czemu mam jeszcze zębów tyle swoich, czy tam prawie wszystkie, nie? Nie mam szufladów ani ten. No to dentysty się chodzi, po pierwsze, się nie trzeba bać. A po drugie, jak był 30 nasza kupiona, co tata kupił pierwszą, tą czerwoną, co teraz jest czerwona, to był schron na paliwo, taki magazyn paliw w takiej ziemniance, drewniany, zbudowany i tylko dach był na zewnątrz. I tam trzeba było zaciągać paliwo, żeby nalać wsiąść 30, nie? A wąż był calowy, taki gumowy, calowy. Niektórzy pamiętają, jak to kiedyś były węże konkretne, a nie takie tam badziewia jak dziś, nie? I calowy. No to zaciągałem to paliwo od dzieciaka do 80 prawie 5 roku. Jaż był drugi skron wybudowany i tam pompę zamontowałem, nie tą skrzydełkową taką. No i to nieraz się udało, że się pociągnęło, nie leci. Jeszcze drugi raz zamiast zlać z tego węża. No to nieraz się łyknęło trochę dla zdrowotności tego i zęby dostały, no to pewnie bakterie były zniwelowane. I nie byłem ani chory, ani podtruty, ani nic po tym. I tak to jest tutaj, nie? A niektórzy mówią, że jak właśnie od zaciągania to mają... No niektórzy nawet słyszałem, jak do szpitala wylądowali na sorze albo jeszcze wyżej, nie? Ale od zaciągania, że zęby się im psują. No nie wiem, może mają inny typ zębów. Ja mam ten
oleje napędowo-upodabaniowe zęby. Kotek przyszedł i się... Niektórzy mają olejowstrętowe zęby, nie? Co kicie? I ten. Co by tu jeszcze? No. A, że z tego? Z Nowosądeckiego, że tam upodobanie? No bo przyszedł z Gwiazdor w kapeluszu. No to było, nie? Upodobanie też. Pewien baca, ale to dawniej było, jeszcze się nie mówiło o poimnieniu w małżeństwie. No zaczęli tak w XVII wieku może to było. Zaczęli baraszkować, już się położyli spać i z bacomą. No chodź bacowo, będziemy tam coś tego, nie? No i baraszkują. I bacowa od razu wstaje i siada na łóżko. A co wy, bacowo? Co się stało coś? Gniewam się. Bacowa mówi. A na co się gniewocie, bacowo? Nie, ja się, baco, nie gniewam, tylko wam się gnie. Przychodzi baca do domu z żoną z wesela góralskiego. No takie były różne swary na tym weselu, ale mniejsza z tym, przychodzą zadowoleni, ubawieni i mąż się rozbiera, spodnie już miał ściągnięte, na tych swoich tych kalasonach stoi i kamizelkę ściąga. Słuchaj, ale to już było trochę bliżej nas tutaj, bliżej tych czasów. Słuchaj, Halinka, pomóż mi, bo nie mogę kamizelki ściągnąć. No to, a rozpięte masz? Mom! No to idzie mu ten i idzie do tyłu. Wola Boga, Józek! A ty ciupagę masz w plecach bito! Nawet nie czuł, widzisz. Nie. No, to jest chłop. Albo jeszcze jeden kawał taki przedświąteczny, bo to dużo się pije na Nowy Rok i toasty i to. Pewien pijak zobaczył. O, idzie wieczorem, patrzy, klub anonimowego alkoholika. A wejdę, sobie myślę, może mnie pomogą, nie? Wchodzi, witam, jestem pijakiem, już kupę lat pija i 30 może. Jak trzeźwieja, to nikogo nie lubię, a jak napić, to ten. Ale teraz dopiero, żem zobaczył, że mam problem. Odkryłem to, nie? No to my ci tu pomożemy. Mów po kolei swoją historię. No idę tu do was i patrzę i ten. I się pytam teraz was. Mówicie, że pomożecie. Słuchajcie, ja tam piwa nie pił. Same wódki tylko. I to wysoki procent, nie? I macie czasem dołożyć do pół litra 15 zł. A czy to mu pomogli, nie wiem. No. No i dobra. To by było tak dość teraz tych dosyć, żartów. Dosyć kawałów. Jo. Weź się za robotę. Weź się za robotę, to jest... Aha, jeszcze chciałem powiedzieć tu. Można kupić takie podkładki, żeby dystans na przykład zniwelować na osi między tymi tulejami, nie? Tu są, to jeden dobry wynalazek w tej jest, że jak się te tuleje komuś zużyją i dopiero zauważy tam ktoś, jak kto inny skręca, że bije, nie? To jeszcze te są, od razu wspornika się nie zniszczy, nie? Te mogą wylecieć nawet, jak się wywala, takie są wynalazki, że tu jest niecały półksiężyc, się przechyli i to spadnie, nie? A te zostają, nie? Ale jak to długo chodzi, to tu jest luz i można podkładki kupić. 0,5, mówiłem o tym? 0,5 mm, no chyba większe nie, ale ja robię tak, nie? Obspawuję tu, nie? I to zeszlifuję. I na wymiar potem powoli sobie tych podkładek nie daję, bo to jest cienkie, to się wyrobi raz, dwa, nie? Jeszcze nie raz, jak są, bo one się łożyskowe nazywają, to są twarde, nie? Ale jak ktoś nie wie na przykład i kupi miękką, to ona od razu, tam parę razy ten trochę może chwyci albo coś, parę razy przód, tył, przód i zrobi się luz taki sam jak był, nie? Lepiej tu naspawać.
a resztę dopasować, nie? Tu musi stworzeń wejść, o, jak będziecie spawać, żeby nie pościągało, nie? Nie może być za luźny, żeby tu, bo ta, tu jest taka śruba, nie? O, otwór jest. Ta śruba wam nie utrzyma. I to musi być spasowana też z tym otworem, nie? Co jest w stworzeniu. O. To będzie na ciasno włożone. Jak nie będzie, będzie luz minimalny, będzie skorygowany na wiertarce stojakowej i odpowiedniej średnicy śruba. Pełna, nie z całym gwintem, bo to wiadomo się wybije od razu. Pełna, tylko gwint na końcu, nie? Będzie przestawał. Gwint sam. Tu jeszcze będzie pełno złapane. Najwyżej można, jak komuś tam za dużo przestaje tego niegwintowanego, tej martwej powierzchni, nie? Tej gładzi, to pod gładkami zniwelować. Tu nie ma widać, to tam. Żeby to nie było, nie zrobiło się, że będzie pikać sobie, nie? A potem tak będzie lato. Bo się wyrobi. No. I tak robię. No, potem mówię, będę zbrodnicę robił, tulejował pod swożnie. Swożnie są nowe, stare były wybite nawet na dole, na tym, gdzie kamienie są. Ale nie wiem, czy tu mam, to pokażę. Gdzie tu kamień taki przychodzi. Najpierw w tym, na tym skosie się ten, ale ten skos już jest taki mały. Potem przychodzi, on ma jeszcze o-ring uszczelniający, uszczelniacz taki, nie? O-ring. I potem tu przychodzi łożysko oporowe. I tu już jest tego za mało. To wystawało 3 mm wąs wystawało od ogranicznika i od skrętu, nie? A to zrobić, to kosztuje stówa, nieraz nie, nieraz więcej, zależy jak, w jakim sklepie. Nie warto męczyć tutaj fachowca, żeby to... Bo są dobre te swożnie zwrotnicy, nie? Także to zostaje jako materiał na co innego, nie? Nie zawsze, wyrzucam takich. Zawsze się coś przyda, no, taki wałek, jak nie? Jak coś za twarde albo wałki ze skrzyni, no to nie, bo tam są zęby i to nawet by nikt nie ten. Ale chociaż kiedyś robiłem, co ja robiłem, a w trolu pompę, nie można było oryginalnej dostać, ruską od jakiegoś tam, chyba od Białoruśki, od tej rolniczej, tą mniejszą pompę. I nie pasowało na koło zębate. I zaniosłem do tokarza. W zlewie już nie istnieje taki tam, nawet tego nie ma warsztatu. I mówi, no tu będzie ten. Będzie haczyć, ząb, no, nóż ułamnie, nie? A przyszedł do niego taki tam, nieraz mu pomaga, ty. Mówi, ja mam Boscha prostego, nie? Szlifierkę, nie kątową, tylko prostą. I miało taki, tak jakby tu był ten łeb i tu był taki płaskownik do osłony, tej osłony nie było. Mówi, to wkręcimy w imak i będziesz dawał, szlifierka będzie chodzić i zrobili w ten sposób. I to pamiętam do dziś, to już było z 30 ponad lat temu, w 80, ja nie wiem, 7 roku chyba, albo 8, bo w 6 był kupiony i to zaraz walnęła ta pompa, nie? Za jakiś czas w tym trolu. Także ja mam trollowstręt jakby co, nie? I co jeszcze mieliśmy do powiedzenia? Nie wiem, co tam chcesz mówić. No bo tu na razie, mówię, trochę chcę wyprzątać i wtedy chyba będę skrzynię składał, jak z przodem się uporam, nie? Trochę, żeby było, bo tu Michał chce już jakiś traktor, już ma wszystkie ustawione prawie, wszystkie. No te ciapki dwa tylko, wszystkie dwa ma ustawione, o! Nie miał więcej, ale jeszcze przecież orał. Orał i musiał umyć pług, nawet dobrze, że umył, bo przyszedł mróz, teraz będzie konserwował siłowniki i odkładnie malował, nie? Siłowniki będzie zawijał nasączonym. I tym, i potem folia na to, nie? Żeby to nie ciekło, bo szkoda siłowników, nie? A pług mówi jest, no i ja mówiłem i on mówi sam, nie? Tu by chyba nowe nic nie wytrzymało, to nie jest ten materiał. Może być czy kwernelan, czy co, to nie jest to, co stare było. My mamy double trekord, jeszcze ten kultywator, nie? Ani spawu na nim nie ma, a ten, co miał tu takie głazy wyciągał, i się podnosił i nieraz 3 po kolei albo 4, nie? I to by potrzaskało to wszystko na tych krawędziówkach gięte, ten nowy typ produkcji. To tam by nie miało szans. Także ktoś napisał Helmut, ale ten, nie?
No braliśmy jego pod uwagę już dawno, nie miałem pierwkasy na niego, a nie było, to kupiłem Atlasa, ale Atlas też zostaje, nie? To nie tyle o kasę chodziło, ale nie było nigdzie, nie? Teraz upolowaliśmy nawet niedaleko i jest, i już coś Michał mówi tego, raz mówił, no tego będziemy robić, bo tam tylko wytulejować grządziele trzeba i nowe sworznie cztery, no to nie ma dużo roboty, tylko rozbierać, nie? Ale dla fachowca, dla w Atlasie. Tak. Luzy zniwelować na grządzielach. A Michał już wspomina, jakby był jeszcze jeden forsznel, to już by kupił na zapas. Nie wiem do czego, ale różnie ma w głowie, nie? Tu podejrzewam, że nawet i nowy Kwerneland by się skończył na tych naszych ziemiach, jak to takie są. Także jesteśmy zadowoleni z pługa i ten stary, ale jary, nie? Do tej ceny i do tej wytrzymałości to... No, że tam łożyska w kołach poszły, no to może mój błąd, miałem całe robić kompleksowo, ale miało być orane raz, dwa i... Ale jest zrobione i jest, przynajmniej już jest pewne, że... No mówię, przednie koło nie miało nic, tylko były wymienione. A tylnie zrobił zakład tak, że... No Michał tu na zapas kupił już tą oś tylniego koła, nie? Ale się dało zrobić szybciej niż bym wymienił, już dzwonił. A jest gotowe, no to wkładaliśmy tą. I także się robi, nie? Święta były i po świętach, niedługo będzie Sylwestra, Nowy Rok. Ja zawsze mówię na przełomie o 12 w nocy, jak się stary rok kończy, nowy. Mówię jeszcze trochę i będzie Adwent. I to tak coraz szybciej, nie? Idzie. To myk, jeszcze tak do żniw, to jeszcze w miarę, nie? A... Po żniwach to już jak już się robi czarno na polu, to myk i już kiedyś się mówiło i myk i zima, a teraz i myk, o, patrzę, wychodzę, błoto, plucha, plus 6, no Wigilia jak nic, nie? Żegnamy się z wami. No. Do następnego filmiku. Do następnego. Bye, bye. Trzymajcie się. Pa, pa. Ah.